Witamy wszystkich hodowców. Kolejna relacja z WG Super Gołąb. Jesteśmy w trakcie przyjmowania gołębi belgijskich i szwedzkich. Ze Szwecji mamy tutaj od kolegi Darka Bieńka. Darek tutaj przekazał na nasz gołębnik 5 gołębi. Mamy też gołębie belgijskie od Jana Piera Palma, hodowcy, który na Poznaniu na olimpiadzie miał najlepszego gołębia Belgii średniego dystansu. Mamy też gołębie od innych hodowców. Mamy od Chrisa van de Meschke, od Timu de Kosters. Mamy też gołębie od Dirka Mensa. Także teraz te gołąbki wpuścimy na nasz nowy boks. Możecie zobaczyć, tutaj jest boks pusty. Zapełniamy kolejny boks już jakby w drugim skrzydle. Także prawie mamy tych gołębi połowę. Tu jest, akurat są trzy dzisiaj dowiezione przez hodowców tutaj okolicznych. Tutaj już widzimy tamte boksy. Tak, tutaj te gołębie przed wpuszczeniem zostaną tutaj napojone, czyli dziób tutaj włożymy do pojnika, żeby już wiedziały, gdzie jest ta woda. Ja też tutaj hodowców uczulam, że wysyłając gołębie na nasz gołębnik, prosiłbym właśnie o wypełnianie formularza zgłoszeniowego, gdzie się wpisuje drużynę, nazwę drużyny i wpisujemy też gołębie. Bardzo, bardzo nam to ułatwi pracę. Także też tutaj kilku hodowców też przekazało nam dzisiaj gołębie. W sumie tych gołębi mamy do wypuszczenia, do przyjęcia dzisiaj około 50 sztuk. Możemy teraz zobaczyć te właśnie młode zaraz po wypuszczeniu. Już niektóre od razu idą do jedzenia, jedzą. Jak wspominałem wcześniej, one były pojone przed wpuszczeniem. Mamy tutaj właśnie te gołębie z Belgii, ze Szwecji, też tutaj są te polskie. W sumie ich tu jest już prawie 50. Połowę boksu już mamy zapełnionego następnego. Odwiedził nas tutaj Tomek Borkowski z firmy Koba Diagnostyka, który objął, firma Koba Diagnostyka objęła tutaj nasz gołębik patronatem. I co jakiś czas będzie tutaj przyjeżdżał Tomek albo ktoś z jego współpracowników i będziemy przeprowadzać badania zdrowotne tych gołębi. Także chcielibyśmy, aby ten gołębnik był, powiedzmy, jeśli chodzi o zdrowie, w jak najlepszej kondycji, żeby te gołębie były. Także z Tomkiem tu jesteśmy umówieni, że co jakiś czas firma Koba Diagnostyka odwiedzi nas, będziemy robili różnego rodzaju badania, tak? Tak, witam wszystkich hodowców. No, co mogę powiedzieć? Infrastruktura dość ciekawa. Gołębnik w kształcie litery L. No, w Polsce, ja osobiście nie byłem w Polsce na literce L, także pierwszy taki gołębnik. Co ciekawe, nie walczymy tu drużynowo, tylko każdy gołąb leci na swoją głowę. Dosyć unikatowa konkurencja, jeżeli chodzi o system w Polsce. Mam nadzieję, że loty za niedługo ruszą. Także jeżeli hodowcy myślą o sezonie lotowym i gdzieś tam chcą te gołębie się przygotować, to mogę powiedzieć, że no moim zdaniem prywatnym na pewno nie wystartujemy przed majówką, także jest dobry czas, żeby ewentualnie się zastanowić nad badaniami, te badania przeprowadzić. My normalnie pracujemy, zresztą gospodarka powoli się uwalnia, także będziemy jak najbardziej w stanie Was tutaj obsłużyć. A co na miejscu? No, zrobimy tutaj coś na rzęsiska, parę gołębi. W tej chwili jest około 400 gołębi dziś przyjętych, więc sprawdzimy około 30-40 gołębi na rzęsiska. Część z nich też weźmiemy na wymazy, na posiewy, na inne rzeczy. No i sukcesywnie będą dojeżdżały kolejne gołębie, będziemy też badać. No pewnie będziemy tu za 3-4 tygodnie, bo nie ukrywamy, że sami tu dajemy. Ja daję jedną drużynę jako Koba Team. Dziewczyny zorganizowały sobie od hodowców gołębie, więc hodowcy drodzy, ci co obiecali, bardzo prosimy odezwać się, bo mamy parę gołębików do obstawienia, znaczy nie ja, tylko dziewczyny. Także i na Krakusa ja już swoją drużynę dałem. Także do Andrzeja też bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziewczyny za chwilę też tam gołębie dadzą, no i też tu przywieziemy na oczywiście super gołębia. I do Jaśka Bochenczaka jeszcze w tym roku gołębie też. Także nie dość, że tutaj wy
badania będziecie przeprowadzać, też tutaj wasze gołębie będą walczyć, tak? Nie tak. Tylko zresztą u nas, ale też na, jak ty mówiłeś, na Krakusie i na Giewont chcemy i na Giewont. U Jaśka, tak, tak. Chcemy też po prostu powalczyć. Ty masz jakby ciekawe bardzo podejście do tych wspólnych gołębników, bo ty będziesz dawał gołębie z tymi genami, tak? No głównie tak, zacząłem się w to bawić gdzieś tam u Jaśka, zaczęliśmy w tamtym roku współpracy, zaczęliśmy te geny u niego badać, u Andrzeja już to robię troszeczkę dłużej, także gdzieś tam swoje obserwacje mam, nikogo tu nie namawiam, nie mówię, że tak róbcie panowie, ja swoje próbuję, czas pokaże, zobaczymy jak to po prostu zobaczyłem po tym roku, będzie. Tak, u nas na naszym gołębniku plus na Krakusie czy tam na Giewoncie, zobaczymy czy te gołębie faktycznie z tymi teoretycznie dobrymi genami będą sobie dawały radę i czy to będą te czołowe gołębie, tak? No, dokładnie, tak na razie do tej pory na Krakusie się udawało, zobaczymy jak dalej. No, na Moledo też tam z kolegą Damianem Spieglem, którego bardzo pozdrawiam, mieliśmy 3 drużyny, no i w lotach tam powiedzmy tych pierwszych konkursowych i treningowych akurat to jego gołębie bardzo fajnie się pokazały, także no zobaczymy co będzie, tam loty wstrzymano, mam nadzieję, że za chwilę to po prostu ruszy. A z takich wycieczek ciekawych, to ostatnio mieliśmy przyjemność być na wystawie w Katarze, na wystawie powiedzmy krajów arabskich. No i dosyć powiem, to są, że ciekawy rynek, zainteresowany gołębiami, ale mają bardzo małą wiedzę o Polsce i muszę powiedzieć, że to, na co powinniśmy zwrócić uwagę, to powinniśmy zwrócić uwagę na promocję naszych polskich gołębi. Ponieważ oni, tak powiem, rozmawiając z nimi, mają takie wrażenie, że oni po prostu myślą, że my tu u nas, nie wiem, lecimy na zegarach jeszcze na korbkę. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, oni nie zdają sobie sprawy z liczby, jaka u nas jest, tak powiem, członków i ilość wypuszczanych gołębi. Dopiero, bo ja byłem 2 razy, raz byłem na wystawie, a potem drugi raz byłem zaproszony do klubu. Jak zrobiłem taką prezentację w klubie dla ludzi, dopiero mi się otworzyły oczy i jakby są zainteresowani polskimi gołębiami. No ale musimy się trochę bardziej pilnować jeden drugiego, bo podejrzewam, że osoby zainteresowane wiedzą o co chodzi, żeby takie afery po prostu nie wynikały poza terenem naszego kraju. No nic, no troszeczkę aura nam dzisiaj nie sprzyja, zobaczymy jak to po prostu będzie w przyszłości, no czekamy na rozwój wydarzeń. Mamy nadzieję, że ten sezon ruszy także, ale tak jak ty wspominałeś, że hodowcy mają teraz ostatni jakby moment, że mogą jeszcze sobie sprawdzić, tak? Czy te gołębie są zdrowe, tak? Wyjeździcie po całej Polsce, można się umówić, można zadzwonić do was. Tak, no w związku z tym, że te obostrzenia powoli się luzują, to nie umawiamy się w dużych grupach, no to jest po prostu moja praca i praca moich dziewczyn, więc śmiało możemy jeździć na terenie Polski, na razie nie wyjeżdżamy za granicę i można nam się umówić, spotkać, a podejrzewam, że za chwilę te restrykcje zostaną zniesione do jakichś większych skupisk osób, więc będziemy organizować normalnie punkty, tak powiem, spotkań z hodowcami w całej Polsce. Fajnie, dobra, to my teraz dziękujemy za uwagę i przystępujemy teraz do badań, tak? Powodamy te gołąbki, tak jak Tomek wspominał, tej gołębi będzie z każdego boksu, bo mamy w sumie 5 boksów już zapełnionych. Z tego około 400 gołębi, myślę, tak, że po 8-7 wystarczy, takie badanie przesiewowe. To zobaczymy, jak tu sytuacja wygląda. Nie? Dokładnie. Okay. Pozdrawiamy, dobry lot. Pozdrawiam, do widzenia.